To, co będziemy jeść na wigilijnym stole, decyduje się teraz. Pół roku przed Wigilią trwa walka o świątecznego karpia. Nie jest to jednak walka klientów, a hodowców o to, by ryby w ogóle do świąt przetrwały. W stawach dramatycznie brakuje tlenu i bez ludzkiej pomocy ryby nie przeżyją. Dominik Masierak. Panujące w Polsce afrykańskie upały dają się we znaki nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Przede wszystkim rybom, bo woda w stawach hodowlanych ma niespotykaną dotąd w czerwcu w Polsce temperaturę. W niektórych miejscach metr pod powierzchnią wody to jest nawet 30 stopni Celsjusza. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla ryb. Musimy robić wszystko, żeby te ryby przeżyły. Bo sytuacja karpi u świętokrzyskich hodowców jest dramatyczna. Rybom w wodzie brakuje tlenu. Hodowcy robią co mogą. Wapnujemy stawy wapnem. Wapno powoduje to, że zabijany jest fitoplankton, czyli zwiększa się zawartość tlenu, jak również cała materia organiczna zawarta w wodzie w stawie nie obumiera. Woda natleniana jest także przez aeratory i inne specjalistyczne urządzenia. Sposobów jest wiele, ale też wiele te zabiegi kosztują. Dla nas jest to duże obciążenie finansowe. Każdy z nas ma jakieś tam kredyty, jakieś inwestycje planowane i prawdopodobnie nie będą one spełnione, no, ze względu na to, że jest mało ryby. Dopełnieniem problemów jest panująca od kilku miesięcy susza. Wody ubywa w zastraszającym tempie, a mniej wody to mniej ryb. Woda w stawach jest bardzo ciepła. Nad ranem, kiedy są różnice temperatur, bardzo woda paruje. No, staramy się robić wszystko, żeby w jakimś stopniu uratować te nasze ryby. Jeśli starania hodowców nie przyniosą efektu, ryb na rynku będzie mniej i ceny będą wyższe. Na razie trwa walka, by karpia na wigilijnym stole nie zabrakło. Dominik Masierak, informacje. Świętokrzyski sztab PiS szykuje się do wyborów. W przyszłym tygodniu w Katowicach odbędzie się konwencja programowa partii pod hasłem Myśląc Polska.